Okej, okay, jak zobaczyłem finalnie newsletter z zaproszeniem na dzisiejszą aulę i zobaczyłem, że są to interfejsy przyszłości, to muszę powiedzieć, że mi lekko szczęka opadła, bo muszę was rozczarować, że nie będę mówił o takich rzeczach. Raczej będę mówił o czymś absolutnie przeciwnym, o tym, co my jako projektanci, wy jako przedstawiciele pewnie częściowo startupów, biznesu, też projektanci, powinniśmy zrobić w świecie, żeby nie doprowadzić do tej sytuacji, którą mieliśmy w raporcie mniejszości. Ja jakby jestem głęboko przekonany, że to, co jest na kolejnym slajdzie, i tutaj moja żona się śmieje, że ja wymyśliłem to zdanie, że ono jest warte Paulo Coelho. Natomiast ja naprawdę wierzę, że w świecie zmieniającym się, w świecie, gdzie technologia staje się tak strasznie otaczająca nas i przytłaczająca, my jako ludzie mający wpływ na usługi, z których korzystają ludzie, powinniśmy odpowiedzieć na to pytanie. Na pytanie, co tak naprawdę dla naszych odbiorców jest ważne, a nie który z tysiąca ekranów chcemy mu dostarczyć. I czy robimy, czy będziemy projektowali aplikacje i będziemy się tak straszliwie podniecać technologią, aż myśleć, jak bardzo możemy zrobić tysiąc rzeczy tak bardzo innowacyjnie, to zatrzymajmy się na chwilę i zadajmy sobie to pytanie. I żeby wam powiedzieć, o co mi mniej więcej chodzi, chciałem przywołać to zdanie. To zdanie, które ma no już grubo ponad 100 lat. To jest zdanie, które wymyślił George Eastman, czyli twórca Kodaka. Nie wiem, czy wiecie, jaka jest geneza tego zdania i o co w nim chodzi. Natomiast generalnie przypomnijmy sobie, jak wyglądały aparaty fotograficzne pod koniec XIX wieku. Jak wyglądały? Ktoś wie? Były mniej więcej wielkości pewnie trzech wielkich szaf. I żeby zrobić nimi zdjęcie, trzeba było 2 godziny je przygotowywać, a żeby zrobić portret dziecka, to dziecko musiało być 10 metrów oddalone od tego aparatu, żeby nie było osmalone tym ogniem z lampy błyskowej. Ten mniej więcej sposób skomplikowania technologii, prawda? I teraz jak ciężko było wykonać zdjęcie, na którym uchwycimy moment, który jest dla człowieka ważny, prawda? Jakie to było skomplikowane? I po drugie, jak skomplikowane w ogóle było wywołanie zdjęcia? Tak naprawdę to, co zrobił Kodak i to, co zrobił George Eastman, to on powiedział bardzo prostą rzecz. Naszą rolą jako firmy fotograficznej jest stworzenie takiego urządzenia, żebyście wy się mogli jako ludzie skupić na robieniu zdjęć i zapamiętywaniu swoich wspomnień, bo to jest waszym celem, a nasz biznes polega na tym, że jak wy naciśniecie przycisk, to my zrobimy resztę. I to jest oryginalna ulotka, która reklamowała pierwszy produkt Kodaka. Tak? I jakby to jest dla mnie, czyli to you press the button, we do the rest, jest taką definicją właśnie projektowania doświadczeń. Odpowiedź na pytanie, co jest ważne. I oczywiście ten świat technologii się bardzo zmienia i doprowadziło to do tego, że biznes fotograficzny się oczywiście także zmieniał. Pojawiła się cała rewolucja związana z miniaturyzacją, potem się pojawiła rewolucja związana z digitalizacją, ale tak naprawdę prawdziwa rewolucja w fotografii, która sprawiła, że jest masowa, pojawiła się wtedy, kiedy aparaty fotograficzne weszły do naszych kieszeni. Tak? To od momentu, kiedy telefony komórkowe przejęły rolę aparatów, możliwe stało się robienie takich zdjęć. Pewnie... To jest zdjęcie, które pokazuję od kilku lat na wszystkich moich prezentacjach, bo to jest takie zdjęcie, które jasno obrazuje właśnie tą ulotność chwili. Tak? To jest pierwszy moment, kiedy moja żona i mój synek złapali kontakt wzrokowy podczas rysowania. I tylko dlatego, że miałem ten telefon komórkowy w kieszeni, to było możliwe. Tak? W związku z tym to jasno pokazuje właśnie, że to uchwycenie tej potrzeby sprawia, że to jest tylko dla nas interfejs, to jest tylko dla nas narzędzie. Tak? I tak naprawdę telefony komórkowe całkowicie zmieniły także nasze doświadczenia z technologią i niestety z mojego punktu widzenia, jeżeli mówię o interfejsach przyszłości, no to zmieniły je w trochę dziwną stronę i trochę niefajną stronę, bo sprawiło, że praktycznie zniknął świat offline. Że w moment, kiedy my jesteśmy bez dostępu do internetu, praktycznie przestał istnieć i że musimy o niego walczyć, że są biura podróży, które organizują wyjazdy bez internetu. Tak? I specjalnie płacimy za to, żeby nas odcięli od tego internetu i żeby inne osoby nie miały telefonów komórkowych z internetem. Do tego doszło i to jest świat, w którym my jako projektanci, jako twórcy usług żyjemy. Trzeba sobie jasno powiedzieć. I to mi zawsze przypomina takie hasło, jak zakładałem z moimi wspólnikami firmę gdzieś tam w 2006 roku. Mieliśmy takie hasło, które nam przyświecało i ono uważam, że teraz jest jeszcze bardziej cały czas prawdziwe, że technologia powinna służyć nam, a nie my technologii. I my jako projektanci tym bardziej mamy dużo większą odpowiedzialność na nas ciążącą, żeby walczyć z tym.
Tak, znaczy, żeby walczyć z tą technologią, która nas otacza zbyt bardzo często. Właśnie. I to także każe się zastanowić, jak my jako ludzie się zmieniliśmy, bo to oznacza, jak zmienili się nasi klienci. Tak, jak projektujemy coś dla kogoś, to musimy pamiętać, kim jest. Już od dawna się mówi o pokoleniu digital natives, tak? Tych ludzi, którzy nie pamiętają świata bez komputerów, nie pamiętają świata bez komputerów stacjonarnych, potem bez laptopów i tak dalej. Ale w tej chwili wchodzimy w czasy, kiedy mówi się o pokoleniu mobile natives, o ludziach, którzy nie pamiętają świata bez telefonów komórkowych i dla których podstawowym i najbardziej naturalnym interfejsem jest interfejs dotykowy. Już nie mówię o tym, że nie pamiętają klawiatury, ale myszki też nie pamiętają i tak dalej. W związku z tym, pamiętając o tym, że oni tego nie potrafią z tego korzystać, inaczej dla nich projektujemy. Jest jeszcze jeden bardzo ważny trend, o który w tej chwili powinniśmy, myśląc o interfejsach przyszłości, pamiętać. To jest redefinicja grupy osób starszych. Ktoś, kto czytał briefy od ostatnich kilku lat, takie briefy agencyjne, doskonale wie, że zazwyczaj na końcu było takie zdanie i oczywiście musi być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. Te dwie grupy były absolutnie ze sobą łączone. Duża czcionka, kontrast, powiększająca się czcionka, to jest absolutna bzdura w tej chwili. Osoby starsze, powiedzmy osoby powyżej wieku 60, to jest moja mama, która korzysta z internetu, powiedzmy z komputera od 20 lat, z internetu od 15. Jest osobą, która doskonale się tam porusza, która ma swoje potrzeby i która nie chce być traktowana jako osoba drugiej kategorii. W związku z tym my jako projektanci, jako biznesmeni musimy pamiętać o tym, projektując usługi. To jest bardzo ważna i coraz bardziej rosnąca grupa, która ma pieniądze, ma wymagania i ma umiejętności. Także to jest też bardzo ważny trend. No i koniec końców, aula dotycząca interfejsów w przyszłości to są nowe konteksty użycia. Ich jest coraz więcej. To jest oczywistym już, że mamy kontekst mobilny, pojawiły się konteksty zegarków, mówimy coraz bardziej o jakichś takich interfejsach głosowych i coraz to nowych punktach styku i coraz to nowych pokusach dla nas, tak, że nasza usługa musi być absolutnie wszędzie. No więc nie musi, absolutnie. Tak, no musi być tam, gdzie jest potrzebna i tam, gdzie w kontekście konkretnym ludzie jej potrzebują. I to jest tak naprawdę i szansa, i przekleństwo. Tak? To są te konteksty użycia, które powodują, że bardzo często chcemy być wszędzie, niekoniecznie tam, gdzie powinniśmy być. W związku z tym my sobie jako projektanci zadajemy cały czas pytanie, jak projektować to doświadczenie. I to jest z mojego punktu widzenia to odpowiedź na trzy proste pytania. Czyli projektowanie doświadczeń to odpowiedź na to, jak się czujemy z technologią. Jak ona sprawia, że się czujemy? Jakie to doświadczenie ma być? To jest także odpowiedź na pytanie, co nas motywuje? Co sprawi, że z danej usługi skorzystam? Co sprawi, że wydam na nią pieniądze? I to są takie podstawowe pytania, nieważne czy jesteśmy projektantem, czy osobą zakładającą startup, ale na te trzy podstawowe pytania, jak człowiek dokonuje także wyborów, jeżeli ktoś ma u nas zostawić pieniądze, to sobie odpowiedzmy. To są bardzo trzy proste pytania, ale w gruncie rzeczy bardzo często zadając je klientom, wiem, że nie znają na nie odpowiedzi, bo się nad tym po prostu nie zastanawiają, bo robią biznes, bo oferują produkty, a nie rozwiązują problemów i nie dostarczają w związku z tym wartości. I właśnie to dostarczanie wartości, skupienie się na potrzebach, to jest rzecz, ja dokonałem takiej analizy i starałem się odpowiedzieć na pytanie właśnie, jakie firmy w sposób całkowicie świadomy postawiły na doświadczenie klienta, bardzo często zmieniając poszczególne branże. I są to oczywiście absolutnie oczywiste wybory. To są firmy, które powiedziały, ludzie mają prawo do pewnych rzeczy, ludzie mają prawo do dostępu do darmowej, zawsze aktualnej informacji, więc tworzymy Google'a. Ludzie mają prawo do dużej poczty, więc tworzymy Gmaila. Tak? Ludzie chcą mieć fajne, przyjazne komputery osobiste. Ludzie chcą móc słuchać muzyki, mieć ją całą w swoim telefonie, więc stworzyliśmy iPoda. Ludzie chcą mieć fajny telefon, w którym mają aparat, iPhone. Ludzie nie chcą kupować muzyki na płyty, stwórzmy iTunesa. Czyli to jest bardzo często też poddawanie pod wątpliwość całego biznesu, stawiając na doświadczenie. Ludzie nie chcą, już nawet nie chcą kupować muzyki na piosenki, tylko nie chcą ich w ogóle kupować, tylko płacą za dostęp do muzyki, ale chcą je słuchać zawsze i wszędzie, tak jak chcą Spotify. I tych biznesów oczywiście, które, zobaczcie, to są takie biznesy, które są bardzo często traktowane jako rewolucyjne, ale także buntownicze i które są więcej zwalczane przez konkurentów. No przecież walka, którą prowadzi Netflix, ja pamiętam taką aulę sprzed 2 lat mniej więcej, gdzie ten case właśnie był powiedziany, jak branża kinematograficzna próbuje Netflixa nie dopuścić. Minęły 2 lata, no i widać, że jakby to kompletnie nie działa. Tesla, tak? Jak długie lata próbowali Muska nie dopuścić do biznesu motoryzacyjnego. Tak, to są firmy, które stawiając na doświadczenie mówią,
Ludziom się należy taki produkt, jakiego chcą. I to doświadczenie staje się głównym polem konkurencji. I mówiłem o tym omniczannelu w praktyce, taki miał być tytuł. My jako firma głównie pracujemy dla banków, dlatego też mi, czy z branży finansowej, dlatego jest mi najbliższy. I chciałem to pokazać właśnie na przykładzie banków, żeby pokazać, jakie mamy wyzwania. To jest slajd, jak pokazałem go na konferencji, gdzie było 150 menadżerów z banków, którym się bardzo nie podobał. No nie dziwię się, że im się nie podobał, no ponieważ co trzeci klient by nie wybrał ponownie swojego banku. Jeżeli byśmy sobie spojrzeli na wyniki tego samego badania, tylko dla całej Europy Centralnej, to w Polsce ratuje tylko jedna rzecz, że w odróżnieniu od Europy 7,5% tylko z nas jest tak zwanymi switcherami, którzy zmieniają bank. Średnia dla Europy Centralnej to jest 17%. I połączenie tych dwóch faktów sprawia, że banki się mega boją. I się nie dziwię, że się boją, ponieważ są takie badania, które wskazują, że jeżeli tylko konkurenci nie z branży finansowej, ale których lubimy, z którymi doświadczenie jest dobre, by wprowadzili usługi bankowe, nawet chwili byśmy się nie zastanawiali. W Polsce jeszcze póki co prawodawstwo jest takie jest i ludziom się nie chce zmieniać, ale banki się zaczynają naprawdę bać. Bo także się zmienia sposób skorzystania z banków. I na tej konferencji, na tej samej, była taka dyskusja. Czy dopuścimy nowych konkurentów, tak, w kontekście fintechu? I to prezesi mówili, tak, no trochę nie mają, to nie oni na to decydują. I oni mają jeszcze drugi ból. Czy znikną banki? Tak się wszyscy zastanawiają, czy placówki znikną. Są przeprowadzane badania, to akurat ASECO zlecało. No jest oczywistym, że się zmienia sposób korzystania z placówek. Coraz mniej osób w przyszłości będzie chodziło do placówek, a coraz więcej będzie korzystało z telefonów komórkowych. A teraz pytanie jest, czy placówki znikną? Oczywiście nie. Zmieni się tylko ich rola. Według wielu, wielu badań mówi się wprost, że rola placówek będzie ekspercka. Będziemy tam chodzili planować pewne rzeczy, planować swoją przyszłość finansową. Natomiast codzienne bankowanie będzie w telefonie komórkowym. W związku z tym, z punktu widzenia projektowania, musimy sobie właśnie odpowiedzieć na pytanie, jaka będzie rola tych wszystkich poszczególnych kanałów i relacje między nimi. I tym jest właśnie projektowanie omnikanałowe. Tak? To jest świadome projektowanie doświadczenia, w tym przypadku klienta banku. I żeby wam wytłumaczyć te zależności, to są klasyczne kanały dostępu do bankowości. Tak? Zaczęło się wszystko oczywiście od placówek, potem dochodziły jakieś tam call center, listy, na samym środku umieściłem te kanały cyfrowe. I jakby takie podstawowe to słowo, które już jest takim wyświechtanym słowem, user experience, UX, jakkolwiek byśmy to nazywali, to jest to doświadczenie z cyfrowym punktem styku. I to jest rzecz, którą już banki rozumieją, wszyscy się czują z tym okej, wszyscy już mega w to inwestują, część nawet robi swoje działy, robi się na to przetargi, tak? Tych systemów jest dosyć dużo. Natomiast problem polega na tym, że jeżeli się przyjrzymy procesom, to te procesy nie są w ramach tylko i wyłącznie poszczególnych kanałów, tylko większość z nich jest między różnymi. Tak, zaczynamy, to jest akurat przykład absolutnie abstrakcyjny, ale wiadomo, nawet biorąc kredyt, zazwyczaj jest tak, że idziemy do banku, potem wracamy z tego banku, dzwoni do nas jakiś doradca, coś robimy w systemie transakcyjnym. Bardzo często to doświadczenie jest w bardzo wielu kanałach, bardzo często je zmieniamy i problem polega na tym, że ono bardzo często jest kompletnie niespójne. Informacje z jednego kanału nie przychodzą do drugiego, wkurzamy się, czemu ktoś z call center nas pyta, czy chcemy kartę kredytową, jak nam w banku i odmówili, i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie omnichannel experience, czyli to jest doświadczenie klienta z marką we wszystkich punktach styku, ale nawet ważniejsze jest to, co mówią Anglicy, czyli across all touchpoints, czyli poprzez wszystkie punkty styku. I dla mnie to jest projektowanie przyszłości, czyli świadome zaprojektowanie tych doświadczeń w wielu ekranach, w wielu punktach styku, żeby ono było spójne, nie tylko na poziomie wizualnym, nie tylko na poziomie graficznym, nie tylko na poziomie technicznym, że mamy RWD i wszystko się pięknie skaluje. To spójne także jest na poziomie informacyjnym, tak? Czyli zaczynając jakiś proces w jednym miejscu, kontynuuję go w drugim kanale i na końcu bank wie w moim systemie chociażby transakcyjnym, że już to wszystko zrobiłem na zdrowie. Ciągłe, tak to co powiedziałem, czyli mam możliwość przeprowadzenia tego doświadczenia przez kilka kanałów, dostępne z oczywizm, czyli wraz z tymi wszystkimi nowymi kontekstami dodajemy nowe ekrany, dodajemy nowe konteksty użycia, kontekstowe, czyli wykorzystujące przewagi urządzenia w danym miejscu. Tak, oczywiście mobile jest takim idealnym tutaj przykładem, w którym mogę wykorzystywać kontekst miejsca, geolokalizację, kontekst czasu, taki kontekst tego przybliżania i tak dalej, i spersonalizowane. I to jest jeden z najtrudniejszych punktów i to jest
dla mnie jedno z największych wyzwań przyszłości, jak dodawać usługę, która będzie dla mnie i bank będzie zbierał, bądź inna firma będzie zbierała informacje o mnie, w związku z tym będę miał usługi dostosowane do mnie, ale nie dojść do Orwella, nie dojść do śledzenia. I myślę, że to jest dla nas największe wyzwanie. Jak analizować, jak zbierać informacje o klientach, nie śledząc go i nie powodując, że on będzie czuł się śledzony, ale będzie się czuł, że ja go rozumiem. To jest jedno z większych wyzwań. No i taka rzecz, którą chciałbym, żebyście na pewno zapamiętali, czyli użytkownicy komunikują się z marką, a nie obchodzi ich kanał. Tak. I podsumowując już tą całą część, wchodzimy w coś, co Amerykanie nazywają experience economy, czyli gospodarkę opartą na doświadczeniu. Coś pokazywałem te kolejne firmy, gdzie to doświadczenie się przekłada na bardzo konkretne pieniądze. Gartner mówi, że na podstawie ich badań, że prawie 90% firm będzie stawiało na customer experience jako główną przewagę konkurencyjną. Oni mówią 2016, to są dane sprzed 2 lat, czy tam sprzed roku. Możemy tu podstawić 2020, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że firmy oficjalnie i świadomie mówią, że doświadczenie klienta będzie dla nich ważne i to się przekłada na bardzo konkretne pieniądze. Ja bardzo długo szukałem czegoś, co przekona moich klientów, żeby wydawali u mnie pieniądze i ten wykres ich bardzo przekonuje i mnie też przekonuje. Od 10 lat w Ameryce prowadzi się badania, gdzie wybrano 16 firm, Design Management Institute wybrał 16 firm, które w proceduralny, świadomy sposób inwestują w design, w badania, w procedury, w zatrudnianie odpowiednich specjalistów i to wszystko pokazuje, zobaczcie, ponad 220%, przepraszam, prawie 220% różnicy w waluacji tych firm względem nie byle jakich firm, w rankingu 500 najlepszych, tak? A mimo wszystko jest to różnica o prawie 220%. W związku z tym to powoduje, że jeżeli design ma taki wpływ na biznes, to projektanci mają nową rolę. My już nie jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi od obrazków. To się dawno skończyło. Ja bardziej to definiuję w ten sposób. Tak, jesteśmy i powinniśmy być ludźmi, którzy rozmawiają z biznesem. Tak, i Mad Men i główny bohater właśnie był dla mnie takim projektantem. Tak? On tylko nie zajmował się robieniem reklam, on zmieniał biznesy. Tak? I to jest bardzo ważne i ta rola jest bardziej jak dyrygent, jak osoba, która pomaga prowadzić biznes w odpowiednią stronę. Ale to także oznacza, że to biznes musi rozumieć i planując startupy, planując rozwój swojego biznesu, że zatrudnianie dobrych designerów w swoich zespołach jest kluczowe. Zobaczcie, co 10. firma zatrudnia na stanowiskach kierowniczych osoby z doświadczeniem na stanowisku projektanta. CEO Nike'a jest projektantem. Tak? W związku z tym to myślę, że to dwie strony to powinny rozumieć. No i taka dobra rada a propos tych interfejsów przyszłości, żebyśmy nie projektowali ekranów, tylko doświadczenia. Dziękuję.